Szedł Mojżesz przez morze, jak żniwiarz przez zboże, a za nim przez morze cytrzystki szły. Paluszki i cytrzystki nie mogą być duże, gdyż w strunach cytry uwięzłyby. Przez całe wakacje zastanawiałam się, jak was powitamy po tej przerwie i stwierdziłam, że właśnie tutaj od słuchacza jednego pomysłu ćwiczenia na dykcję będzie świetnym sposobem. Także dzień dobry, dobry wieczór. Witamy. Witajże. Jak się czujecie po powrocie tutaj do tego naszego studia wspaniałego? Zmobilizowany. Jerbastycznie. Właśnie, bo widok naprzeciwko tak siedzimy z Łukaszem siebie i widok jego z Bombiją to, i z tykwą to jednak co środę musi mi towarzyszyć, bo inaczej to pustka w życiu. Powracamy tu do tradycji. Tak, także drodzy słuchacze, witamy serdecznie. Cieszymy się, że wasz odzew na nasze zapowiedzi był taki pozytywny. Dzięki temu jesteśmy jeszcze bardziej zmobilizowani. No a już nie mówiąc o tym, że za radiem zwyczajnie tęskniliśmy. I cieszymy się, że teraz przez już w zasadzie dwa semestry będziemy do was mówić, a nie przez jeden. Co pewnie nieraz wyjdzie nam bokiem, jak po północy będziemy grać w różne gry do audycji, ale... No content musi się robić. Ciekawe, czy gracze urządzą nam sesję egzaminacyjną. O, można. Po pół roku. Można jakąś taką sesję zrobić. Chociaż sesja z planszówkami w radiu, wiecie, jakby to wyszło. No. I to... będzie potem. Pół roku temu mówiłeś to o tym. Tak, a potem wpisy warunkowe. O, na przykład, no. I jak na przykład byśmy coś złego powiedzieli o Dominionie, to byśmy oblali. To bym wyszedł ze studia. Tak, to jest główny przedmiot tutaj. Byśmy musieli innego wykładowcę brać. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. No dobra, drodzy słuchacze, to my już te ekscytacje nasze kończymy. Chwila muzyki i zaraz wracamy. W dzisiejszej audycji nie będzie dwóch gier, bo tak powoli będziemy się wdrażać w klimat, także cofniemy się jeszcze do czasów wakacyjnych, bo na planszówkowym rynku sporo się działo i na wydawniczym, i w takim, że się tak wyrażę, relacyjnym dużo rzeczy miało miejsce, więc zostańcie z nami. Do 21.30 my z wami będziemy i będziemy informować, co dzieje się w tym planszowym świecie. Przy mikrofonach, jak mi tego brakowało. Łukasz Juszczak, Mateusz Borowski, Agata Muszyńska. Audycja Przystanek Planszówka powróciła po przerwie. No i o czym my możemy mówić na początek? Mieliśmy 3 miesiące od lipca nagranie, więc teraz chętnie się z wami podzielimy tym, w co graliśmy i co uważamy, że warto zagrać, a w co może nie. Ale to będą oczywiście tylko takie małe wzmianki, żeby trochę narobić apetytu. Blood Rage. I co z tym Blood Rage'em? Oj, z grubej rury zacząłeś. Krwawej rury. No muszę powiedzieć, że udało nam się zagrać w Blood Rage'a, ponieważ tak mój kuzyn tutaj, pozdrawiamy, zakupił takowy egzemplarz i udało nam się zasiąść przy tej jakże krwawej bitwie. I muszę przyznać i potwierdzić info, że figurki biją na głowę i pewnie jakkolwiek się je pomaluje, tak samo dobrze wyjdą, także... No chyba, że ja bym malowała to. No, jeśli umoszysz całą figurkę naraz w farbie, to... Ale myślę, że jakieś szczegóły tam też się by znalazły. No to był jeden z takich hitów, który był długo zapowiadany, długo przeżywany i w który udało się zagrać, to się czuliśmy jak zwycięzcy po prostu w końcu. Tak, szczególnie gdy można było najechać na środek, na środkową wyspę, czyli tam Yggdrasil, to to wielkie drzewo, takie święte drzewo i tam się fajne bitwy te rodziły, bo nie można było tak tylko bezpośrednio tego drzewa zaatakować, ale jak tam się wszystkie te, jak graliśmy w czwórkę, wszystkie armie się spotkały na środku, to tak, czuć był ten rage w tym blodzie całym. No tutaj już bardziej korporacyjnie zajeżdżasz teraz. Czuć było rage w blodzie. No ja ogólnie podczas grania w takie gry to zawsze mnóstwo jest pytań. A to co, to ja mogę iść teraz tutaj? A to teraz co mogę zrobić w ogóle? To jak i tak sumie, cierpliwi jesteście. Jak w sumie przy pierwszych takich większych tytułach gra, czy tego typu grach, gdy zasad jest naprawdę dużo i tych ruchów i możliwości jest też sporo, ale mamy duże pole do popisu. To tajniacy przy tym to jednak taki filerek wyszedł. Taniac akurat to był świetny filerek przy tym, gdyż idealna jest to gra na chorą głowę, tak? Chory umysł, chore skojarzenia i no jest w sumie ciekawsza, jeśli te dwie osoby tak no niezbyt się tak znają i łączymy się w takie pary mało znane, to jest nieco śmieszniej, bo nie łączymy wspólnych kojarzeń. No, trzeba oczywiście zgadnąć jakimś hasłem,
powiedzieć, ile jest sztuk klocków, tak aby połączyć pewne słowa w jedną wspólną całość, żeby to odgadnąć, więc udało mi się wypowiedzieć takie hasło, powiedziałem, można to potem wypipczyć. Wypipczyć. Jeszcze? W kontekście tego, co zaraz powiesz, to nie wiem, tak, no ale proszę. Porno 2 i zostało to skojarzone z Niemcami i z biczem i udało się to odgadnąć, także można też w ten sposób też grać. No to wypipczymy. Łukasz, coś się pochwalisz? Co tam było grane? No grałem, też w Teniaków grałem, bo w Blood Rage'a jeszcze nie miałem okazji. W imprezową grę grałeś? Grałem w imprezową grę na Kopernikonie, to była impreza. Też byłem w szoku, że mnie do tego namówiono. Powiem więcej, potem jeszcze graliśmy w Sheriff'a z Nottingham, także druga imprezowa gra, no względnie imprezowa. Natomiast Tajniacy, zaskoczenie. Naprawdę nie sądziłem, że gra imprezowa może mnie tak cieszyć, bo ja generalnie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, nie za bardzo jestem do gier imprezowych. A tutaj faktycznie te skojarzenia są na tyle fajnie budowane, że i na tyle to ciężko ogarnąć gdzieś tam na planszy, że naprawdę fajnie. No, bardzo przyjemna gra. Choć zdaję sobie sprawę, że mój skill to jeszcze jest taki bardzo słaby. Tam budowanie skojarzeń z kilku to było dla mnie trudne. No, tak jak ja ze Scrabble mam problem, że buduję słowa z trzech liter i na więcej to już nie potrafię się rozwinąć. A z czegoś się te nagrody dla tajniaków biorą, wiadomo. I w ogóle ta wielość tych haseł, prawda? Przecież tam się rozkłada na jeden raz 9, zdaje się, czy 12, nie wiem dokładnie czy 16? Ile, albo 16, 16. Po 4 w tym. I potem na drugą stronę można przewrócić te kartki, więc znowu są nowe słowa i potem kolejne i kolejne. I rozlosować nowe i przemieszać i jest tyle kombinacji, a słowa są tak różne. Skojarz na przykład, nie wiem, lampę, kość, gitarę razem, no. Bo akurat to są twoje cele, twoje drużyny, żeby je odgadnąć. Natomiast dałbym tej grze jeszcze jedną nagrodę najbrzydszej okładki. No nawet Concordii bije. Naprawdę czapki z głów dla grafika, który to robi. Pewien turpizm. No i zaczyna się, rozmawiamy o grach i ja już się zjaram znowu niezdrowo i będzie potem, że a to musimy mieć, a to i znowu dzieje się. No, a my ogólnie w wakacje też bardzo namiętnie graliśmy w 51 stan, ale to chyba zostawimy na przyszły raz może, że tak już zdradzę to. Tak, chociaż tak. Wszyscy powiem, wiedzą przez nas, jak się w to gra. Powiem, że wciągnęło nas to bardziej niż Osadnicy na rodzinnym Imperium. To tak chyba mogę. Zasługa klimatu czy zasługa samej gry? Chyba klimat jest bardziej dojrzały. Tak. Chyba klimat, powiedziałabym, bo czy samej gry, ale z tą grą jest taki smaczek związany, ale to powiemy wam za tydzień, bo Mati coś tam znalazł. Tak, znalazłem buga, błąd, error. In the Name of Odin. Jeszcze ciekawa rzecz też. Mieliśmy okazję zagrać i mnie po prostu tak zachwyciła ta gra. Ja nie wiem w zasadzie, co w niej było. Może też po angielsku grała mi się tak jarałam tym. Albo Drakary. Ale naprawdę żałuję, że na razie po polsku nie wyjdzie. No nie wyjdzie. Jaka przygoda z tym nie była. Wyjdzie. No, to znaczy, i uśmiech. Jaki się cieszy. Znaczy uśmiech, no bo na Kopernikonie też o tym rozmawialiśmy na prelekcji, która była na temat crowdfundingu i wspieram to. Jeżeli słuchacze jeszcze, może nie wszyscy wiedzą, nie każdy śledzi doniesienia z polskiego crowdfundingu. Gra się ufundowała, wszyscy się cieszyli, że wyjdzie po polsku. Wydawnictwo Baldar z sukcesem zakończyło kampanię. Po czym bodajże 7 czy 11 lipca ogłosiło, że niestety, ale gry nie będzie i zwracało wszystkim pieniądze. Znaczy nie znamy kulis tego, no jakieś względy pewnie ekonomiczne na tym zaważyły. Natomiast no zaskoczenie duże. I szkoda. I szkoda mówicie? Tak, moim zdaniem. To był kolejny tytuł, w który nie grałem, ale... Właśnie tutaj była ciekawa sytuacja, bo dwie osoby, z którymi graliśmy, prędzej grali w duecie tylko i właśnie Agnieszka, nasza koleżanka, powiedziała, że w dwójkę, no dla niej w ogóle ta gra nie była ani zachwycająca, ani nic, a zagraliśmy w czwórkę, druga szansa i już powiedziała, że o wiele fajniejsze wrażenia, więc lepiej z jednej chodzi. Strony zakup tutaj, no to też jak myśli się o graniu na dwie osoby, to może faktycznie już nie być taka ekscytująca, no ale to też wiele zależy od odbioru. W każdym razie na czwórkę bardzo fajnie.
Bardzo fajnie chodzi, jeszcze do tego jakaś muzyka taka w klimatach wikingów. O, jest tak. Pięknie wydana. Teraz modne, naprawdę piękne. Modne klimaty nordyckie. Tak. Może jakiś wiking by wyskoczył tam jeszcze. Albo te panie z tymi warkoczami wspaniałymi. Super sprawa. Valkyrie. Dobrze, a tutaj taka magiczna nazwa pszczółki mi się wyświetliła. A pszczółki to w ogóle mega przygoda. To nie do końca wakacyjna, bo już się wiąże z ostatnim tygodniem, który konkretnie poniedziałkiem, bo postawiono przede mną takie mega zadanie. Łukasz poprowadzi zajęcia dla przedszkolaków z planszówek. Znaczy, jak ktoś jeszcze nie wie, to jak dzieci mnie widzą, to uciekają generalnie. Mówią, że mam twarz jak z więzienia albo coś takiego, ale generalnie rzadko gram z dziećmi. Także jak usłyszałem, że grupa nastolatków zmieniła się w grupę przedszkolną w ramach projektu, który realizujemy z Wyższą Szkołą Gospodarki, no to pierwsze co było przerażenie, ale potem jak poszedłem na te pierwsze zajęcia, no to naprawdę niesamowite przeżycie. Nie jest to łatwe, także podziwiam przedszkolanki, jak wytrzymują cały dzień z dziećmi w tym harmidrze całym. Wszystkie, proszę pana, proszę pana, proszę pana, jak w ulu, dokładnie. Ale za to doświadczenie niesamowite. Warto spróbować grać z dzieciakami. A pszczółki od G3 z autorstwa Rainera Knizzi. Świetna wariacja memory, gdzie ja nie lubię memory, ale to się i szybko tłumaczy, i jest naprawdę ładnie wykonane, niedrogie. No i dzieciaki chwytają w mig, także... Zobaczymy, co na drugie zajęcia wybiorę. Jeszcze się zastanawiam, także jak może słuchacze mają jakieś propozycje gry dla 5-6-latków, no to w komentarzach gdzieś tam piszcie, bardzo chętnie poszukam inspiracji do kolejnych zajęć. Dżowniczki może. Globs. Oj, Globs, to ci... A Globsy? Nie wiem, czy nie za szybko. Ale to raczej oni muszą grać między sobą. Bo zanim jest... ty rękę wyłożysz, to... Znaczy ja w ogóle nie zdążę, to ja wiem, bo w Globsy kiedyś grałem, to... Nie wiem, czy my w naszym wieku możemy przyswoić już taką ilość cukru, żeby mieć tyle energii i taką reakcję, więc musimy grać na podobnym poziomie. I ta spostrzegawczość dzieciaków także, tak samo jak w Doble. No, albo kiwi, tylko że tutaj to już by było chyba trochę harmidru jeszcze większego. No, to by wszystko latało po całej sali. Tak, z tymi nielotami. Ale jeśli chodzi też o gry wakacyjne, to w przypadku Mateusza chyba trzeba wymienić jeszcze jeden tytuł. O mój Boże, powiem tak, że zaskakująco często udawało mi się wyciągać tę grę z półki na stół oraz na stół na wakacjach i różne inne stoły i za każdym razem udawało mi się inne strategie wdrażać. Gra nie szczególnie... jeden stół widziała. Tak, w tym szczególnie wybieg chleba mnie najbardziej zaintrygowała w tej grze. Bardzo świetna gra, 110 kart w takiej cenie to po prostu must have. I co, myślisz, że będzie na naszej audycji kiedyś? Oczywiście. Jestem za. Znaczy ja dopiero raz grałem i też raczej pozytywne odczucia. Mhm. Karty są nieco upakowane w informacje, lecz szybko gdzieś załapać je i gra staje się bardzo jasna. Tak, ja na przykład pierwszy raz grałam to o 2 w nocy i każdy mi tłumaczył, co mam robić, bo już nie ogarniałam po jakichś 3 cięższych tytułach. Na szczęście potem Mateusz się uparł, że to musi być, bo cena jest taka, a nie inna i w ogóle gra jest super. I potem naprawdę nawet się nie zmuszałam. Tak się miło w to gra. Więc dobrze, dobrze, wpisujcie do kalendarium. Ciekawe, bo my też graliśmy po partyjce w Concordie. Mhm. Też jakieś już koło północy coś, także widać to gra na długie wieczory. Albo na po długich wieczorach. No, to coś trzeba do tej gry ładnego dołożyć, w sensie jakiegoś kompana i będzie audycja na pewno o mój zboże, także spodziewajcie się. A odbudowa Warszawy też się pojawiła na przystanku Planszówka Recenzja, czyli Łukasz, tak, musiałeś się w to zagłębić. Tak, i też będę was namawiał, żebyście zagrali. Kolejna gra z polskiego crowdfundingu ze Wspieram To, która została wydana przez Fabrykę Gier Historycznych. Jak tytuł sam wskazuje, odbudowujemy Warszawę po wojnie. Czyścimy ją z tego całego gruzu, który został. Nie chcę za dużo mówić, ale generalnie odczucia pozytywne. Do gry jest dołączona też aplikacja, można sobie w trójwymiarze budyneczki wyświetlać. Pewne zastrzeżenia do gry mam, o czym można przeczytać na przystanku. Będzie można może posłuchać na audycji. Aczkolwiek przyznam, że jeden z
bardziej udanych tytułów fabryki gier historycznych. Na przykład uwielbiam ich grę Sigismundus Augustus Dei Gratia Rex Polonie. I to nie tylko za tytuł. Nasz wzrok tutaj teraz zmaturzał na siebie. Ale to jeden z ich pierwszych tytułów i faktycznie bardzo, bardzo fajna gra strategiczna. A odbudowa Warszawy jako ten lżejszy tytuł też mi się fajnie wpisywało i w ten aspekt historyczny, i w ten aspekt zabawowy, bo po prostu przyjemnie się przy tym siedzi. Są dwa warianty rozgrywki i tak dalej, i tak dalej. Także generalnie polecam, żeby spróbować. Pewnie znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że a to zbyt proste, a to może źle wykonane, chociaż wykonane jest bardzo dobrze. Wszystkie budyneczki są innych kształtów i tak dalej, także tu raczej narzekać nie można. Genialna okładka. Jestem pod wrażeniem tego, co z okładką zrobiono. No, i nic, tylko grać. Na zdjęciach też się świetnie prezentowało, ale to może po prostu dobre zdjęcia zrobiłeś. A już... się zarumienię zaraz. Na szczęście słuchacze nie widzą twojej twarzy, jak to powiedziałeś, z więzienia. Już kilka razy padło tutaj słowo Concordia. Przybliżysz coś nam i słuchaczom? My nie mieliśmy okazji jeszcze zagrać. Concordia to pierwsza gra z serii Egmont Geek. Gra, która straszy okładką, tak jak Tajniacy. Przyznam, że jak zobaczyłem pierwszy raz okładkę, to się zastanawiałem, dlaczego tak pieniędzy pożałowali na grafika. Dzisiaj jestem okrutny dla grafików. Ale jeżeli szukacie gry strategicznej, którą łatwo wytłumaczyć i która może być dobrym wprowadzeniem do trudniejszych gier, Concordia świetnie się sprawdza. Zasady, które można stracić no tak w jednym zdaniu, bo po prostu trzeba zagrać jedną kartę i wykonać to, co na niej jest. Przyjemność z rozgrywki niesamowita. Samo wykonanie gry też bardzo ładne. Zasady, tak jak mówię, proste. Jest trochę losowości, jest dużo planowania. Kolejny tytuł na kolejne audycje. Zapewniam, że nie przypuszczałam tego i to będzie musiało być. Już nawet mam pomysł, z czym to zestawić, także... Zaintrygowałeś. Tak. Tytuł nominowany do Kenner Spiel des Jahres chyba rok temu. Tylko nie pamiętam, czy wygrał Istanbul, czy wygrała Concordia. Te dwa tytuły konkurowały ze sobą. Natomiast w pełni zasługuje na nominację do tej nagrody, bo bardzo udana gra. I wśród recenzentów widzę, że też bardzo pozytywne opinie zbiera, także gratulujemy Egmontowi wydania tego. Jacek idzie ci z pomocą. Możesz z przedszkolakami grać w Straszny Dwór. Także tata miś jest, ale tutaj z lekką asystą, Jacek zaznacza. Duszki, Monopoly, Junior i Zające na Łące. Zające na Łące, no. No, to też myślałem. Przyznam, że o tym też świetne. Myślałem, żeby... To ci się podobało. To też to było coś na zasadzie pędzących żółwi, tak? Do marchewek się kręciło. Ojej, to była urocza gra. Całkiem grywalna. Dlaczego jeszcze tego nie ma na półce u mnie? Nie wiem. Zające były świetne. Poczekaj, no, to... gry jak liście w jesieni na półkę spadną. O Boże. No, czy wyczerpaliśmy już temat tego, w co graliśmy? O nie. No, ach, Wiertwa, Skały, Minerały. A to też niedawno. Kolejna gra, znowu. Statki, łupy, kościotrupy. Crowdfunding, Games Factory Publishing. Tytuł, który omijałem szerokim łukiem, bo jakoś graficznie mnie totalnie odrzucał. Tematyka, jakiś kosmos, no, mnie to totalnie nie ruszało. Przez przypadek, o ile istnieją przypadki, w ostatnim czasie zagrałem w to u kuzyna. I się nie dziwię, że Games Factory Publishing to wydało. Bo znowu, bardzo prosta gra z takim fajnym elementem planowania i faktycznie już w połowie rozgrywki widziałem, jakie błędy zrobiłem na początku. Mhm. To mi się, przyznam, podobało. Znowu, nie wiem, czy trafi na audycję, czy was do tego namówię, chociaż przyjemnie by było. Już do tylu rzeczy nas namówiłeś, że wiesz... Tym bardziej, że temat Marsa i eksploracji planet ostatnio jest bardzo na czasie. A tutaj, no tak jak mówię, jest bardzo prosto, ale jest sporo takiego planowania, czyli to, co lubię w grach. Sucho, ale przyjemnie. Sucho, ale przyjemnie. Boże, to tylko o planszówkach można powiedzieć coś takiego. Dobrze, drodzy słuchacze, jakbyście chcieli się z nami podzielić, co tam udało wam się zagrać fajnego podczas wakacji, to my oczywiście jesteśmy za, bardzo chętnie przeczytamy, tylko powoli, bo podejrzewamy, że naprawdę sporo tytułów poszło mimo tego, że było lato. Była też noc planszówek, już pierwsza taka jesienna. Byliście? No właśnie nie, bo mnie dyżur uziemił, ale z nas ludzi było dużo.
No, strasznie. Ale już niedługo będziemy tam i tu z mikrofonem nawet. Ale to nie będziemy tak wszystkiego naprzód mówić, bo przecież tutaj... I chyba nie tylko tam. Wiem, że jeszcze planujecie jeden wyjazd taki na północ, w górę mapy. Tak, jedziemy w górę. Zaraz wracamy do was. Co się działo w wakacje, to już mniej więcej wiecie, jeśli chodzi o nasze granie, ale teraz wiadomo, są eventy bardziej zorganizowane i o tym też wam chętnie powiemy. To co, najpierw o tym, co było, czy o tym, co będzie? Chyba o tym, co było, tak będzie bardziej chronologicznie. Kopernikon, jak się bawiłeś? Bydgoszczanin pojechał do Torunia i przeżył. No właśnie, jak to się stało? Bo ci na pewno Mateusz z Fullcapa ochronił. Tak, bronił. Było przyjemnie. Faktem byłem krótko, bo tylko tak naprawdę jeden dzień, nawet niecały. Nie zobaczyłem wszystkiego, co chciałem. Pozdrawiam restaurację, która nam przez ponad godzinę robiła makaron. Makaron przez godzinę? Tak, przez co się spóźniliśmy na jedną z prelekcji, czego niestety żałuję. No ale Kopernikon to dla mnie było tak. Prelekcja, którą mieliśmy jako przystanek planszówka o stygmacie gier planszowych, czyli trochę o stereotypach sobie powiedzieliśmy. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli. Przyznam, że było bardzo sympatycznie. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Natomiast no, ja tam nie umiem mówić o sobie, więc wolałbym powiedzieć o tym, co jeszcze było. Przede wszystkim miałem okazję zagrać, znowu w co graliśmy w wakacje, Top Kitchen. Nie wiem, czy widzieliście kampanię na Wspieram To. Tyle się dzieje wokół tej gry, jeszcze nie mieliśmy okazji zagrać i faktycznie warto? Warto. Znaczy ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo tak jak zobaczyłem te kostki, faktem patelnia mnie od razu zaintrygowała, bo tam że jest patelnia. Zobaczyłem kostki, zobaczyłem temat kuchni, to stwierdziłem, że będzie coś mocno naciąganego. Na szczęście nasz redakcyjny kolega Pirat Cristobal namówił mnie do tego, żeby zagrać. I naprawdę warto. Tytuł bardzo lekki, ale mimo wszystko bardzo fajnie wpisujący się w ten klimat gotowania. Jak na prototyp był świetnie wykonany już na tym etapie, więc to co pewnie gracze dostaną, to w ogóle będzie dopieszczone. No i taki fajny, familijny tytuł. Coś, czego bym właśnie oczekiwał po tego typu grze, bo po grze o gotowaniu raczej nie oczekiwałem jakiejś mega strategii. Tutaj mamy fajne połączenie losowości z jakimś planowaniem, z rachunkiem prawdopodobieństwa, czyli te kostki, które rzucamy. Tam można sobie tak określić, mniej więcej mieć nadzieję, że uda nam się wyrzucić daną liczbę, bądź nie. Bardzo sprytnie to zaplanowane. Mam nadzieję, że dobije do 100%. Kampania już się powoli kończy. Z tego, co patrzyłem dzisiaj rano, chyba było tam już bardzo blisko 100%. Nie wiem, czy już wskoczyło. Aczkolwiek tytuł, który jeżeli szukacie czegoś familijnego, lekkiego, o ciekawym temacie, bo mimo wszystko gra o kuchni jest nas, może być ciekawa, to bardzo polecam. Dorzuciłbyś to do na przykład Domku i Patchworka? Wstyd przyznać, w Domek jeszcze nie grałem. Patchwork chyba mimo wszystko jest bardziej na planowanie, tak mi się wydaje. Ale koło Domku patrząc, to znaczy przypominając sobie co czytałem, pewnie tak. Pewnie mimo wszystko ciut trudniejszy, bo dziećmi chyba tak szybko nie zagramy w to. Ale jako tytuł rodzinny, tak, duże zaskoczenie. Pozytywne, świetnie. No, mam nadzieję, że też się pojawi. Bardzo pozytywni ludzie, którzy to promowali, państwo Milewscy. To też takie miłe zaskoczenie. Właśnie, jak to już jest dobre skojarzenie, to już gra się bardziej. Usiąść z autorem i w tym wypadku z jego żoną. Naprawdę z kawał serca w to wszystko widać, że wkładają. Mega polecam. To takie miłe, jak widzisz, że ktoś w tą planszówkę tle serca włożył. Super. Był jeszcze konwert w Śremie. Niestety nie mogliśmy się tam wybrać, ale też było, podejrzewam, bardzo interesująco, także oby w przyszłym roku. No a co nadchodzi, to na pewno druga edycja festiwalu Gramy, a w zasadzie ta edycja jesienna, to nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to druga. Więc możemy się nastawić, że właśnie w górę mapy na Pomorze pojedziemy i będziemy dla was robić materiał stamtąd. Także 19-20 listopada Centrum Wystawiennicze Kongresowe Amber Expo w Gdańsku. Piąte targi Gra i Zabawa, 13. edycja trójmiejskich spotkań z grami planszowymi i będzie także strefa edukacji i malucha. Dziećmi swoimi też można się na pewno wybrać.
No i na pewno będzie strefa Essen, jak znam gramy. Mhm. No zawsze na tej jesiennej edycji są gry przywiezione z Essen, można pograć, także świeżynki. W ten sposób przyznam, że poznałem Lewisa i Clarka i jak wyjeżdżałem wtedy z gramy, to było takie wow, ja muszę to mieć. No i będą finały Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie. O, no to same, jak, same... Tak, jak słuchacze pewnie wiedzą, z uporem maniaka przypominamy o tym. No, objęliśmy imprezę patronatem, bo Królestwo w Budowie, to choć sucha, to bardzo dobra gra. A skoro już o Królestwie w Budowie, to kolejna gra, w którą grałem w wakacje, Nomadzi. Recenzja ukaże się prawdopodobnie w piątek na przystanku Planszówka, więc jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, będzie można przeczytać. Donald X. Vaccarino słynie z tego, że robi dużo dodatków do swoich gier. Nomadzi są pierwszym dodatkiem, który wyszedł do Królestwa w Budowie. Kilka nowych mechanizmów, przede wszystkim jeden związany z punktowaniem w trakcie gry, bo to jest w podstawowej wersji, wszystkie punkty liczymy dopiero na koniec. Tutaj są karty, które punktują już po wykonaniu ruchu. No, natomiast wrażenia nie będę, z racji, że recenzja świeżo napisana, czeka na korektę. Tak. Jeszcze zdjęcia dodam i będzie można przeczytać. Natomiast jak słychać, uśmiech na twarzy jest, więc chyba najgorzej nie było. No, jak się już uśmiechamy, jak mówimy, to naprawdę coś wyjątkowego. Wieści od naszych słuchaczy. Magda mówi, że na przykład hitem wakacji okazali się Podejrzani od Lucrum Games i okazję mieliśmy też poznać tą grę. To jest po prostu mistrzostwo, jak widać, jakie stereotypy ludzie mają w głowie. Magda pisze, że potrafili grać na 3 godziny w ciężki poranek. Kilkanaście osób i oprócz tego, o mój Boże, tak jak my mówiliśmy, i Warhammer Quest. Jacek też nam kilka gier wymienił, na przykład Estoril, Fields of Arle. O, właśnie. Świetny tytuł. Właśnie. Prezencik, Orzeł i Gwiazda i wiele, wiele innych. Zapraszamy na nasz fanpage, tam po prostu zaczęło się teraz od tytułów roić, także drodzy słuchacze, spójrzcie, w co warto zagrać. Pola Arle, zagrajcie koniecznie, to znaczy, Boże, jeżeli ktoś lubi gry strategiczne. Wow, strategiczne? Naprawdę. Suche gry strategiczne. Ale to jest tak sympatyczny tytuł, bo i można grać tak totalnie optymalizacyjnie, próbować przeliczyć wszystko, chociaż tam możliwości jest tak dużo, że ciężko nawet to przeliczyć. Mm-hmm. A można grać właśnie na takim luzie. Jeżeli ktoś grał w Agricole, wie, że tam była taka krótka kołderka, trzeba było karmić swoich chłopów. Tutaj owszem też karmimy, ale tego się tak mocno nie czuje. Za to czuje się możliwość rozwoju. Ciężkie, fajne pudło. Lepiej niż w życiu. No, dokładnie. Jakoś tam ci rolnicy mieli bardzo przyjemne te pory roku, takie rozwojowe są. O, naprawdę sympatyczny tytuł. Warto. To znaczy sympatyczny, brzmi tak, jakby był lekki. To nie jest lekki tytuł, bo i samo pudło dużo waży, jak na grę dwuosobową. I zasad trochę jest. Natomiast naprawdę bardzo dojrzała planszówka. Widać, że Uwe Rosenberg to są lata już doświadczeń. No i że robił grę o regionie, w którym się wychowywał, więc chyba też znowu dużo serca w to włożył. Lubimy krowy są łaciate. Tak, krowy są łaciate. Naklejeczki były do naklejania. Cała Polska łatała krowy. No tak, to dużo zdjęć było pokazanych, jak to robią. Świetna sprawa. Dobra, no. Jak jesteśmy przy sympatycznych rzeczach, tak? To się chociaż chce? Jeżeli myślicie, że to pudło jest pełne i wypakowane i w ogóle, okazuje się, że nawet w takie pudło jak to z Pola Arle można władować jeszcze kilka planszówek, o czym przekonałem się wyjeżdżając na urlop. To też było hitno. Trzy pudełka idzie zapakować 14 gier, 10 kilo dobrej zabawy. Na przystanku planszówka można zdjęcia znaleźć. Także my już powoli takie patenty wam dajemy. Takie tipy, można powiedzieć. Jak klocki Lego. Dobra, jak jesteśmy przy sympatycznych rzeczach, to może coś o nagrodach, które zostały przyznane. Chcieliśmy powiedzieć o Spiel des Jahres i tak dalej. Tak, dwie ważne nagrody. Spiel des Jahres dla tajniaków, o których dzisiaj mówiliśmy. Nie dziwię się. Niemcy i Beach. A w przypadku zaawansowanej gry roku, Wyspa Sky. No to tak, ja się zgadzam z tym. Ale czy zaawansowana? Czy zaawansowana? Zależy, jaką strategię podejmiesz. Znaczy, Niemcy trochę chyba inaczej postrzegają to Kennerspiel, czyli my to tłumaczymy jako zaawansowana, to faktycznie jest nie do końca zaawansowana. Tak jak polscy gracze to rozumieją, bo dla polskiego gracza to od razu jest kilkadziesiąt stron instrukcji i trudna do przebrnięcia strategia. Natomiast no nasze, tak jak sobie przypominam, naszą audycję, chyba wszyscy
byliśmy zadowoleni z rozgrywki Wyspy Sky. Tak, ja dałam mocną 9 przy recenzji i do tej pory to podtrzymuję i gra ciągle wraca, także jak mieliśmy gości, którym jakąś grę chcieliśmy zaprezentować, a którzy już z nami przeszli na przykład, nie wiem, na jakieś takie bardziej podstawowe tytuły, jak już wiedzieliśmy, że po wiewiórach dadzą radę na coś grubszego, to Wyspa Sky i super, no tak, tak szybko, zdecydowanie. Szybko. Tam dwie rundy, które już były, co trzecia już gracz ten nowy wprowadzony już sam działał bez pytań. No właśnie sprawdziłem, bo tak mnie zaintrygowało teraz odnośnie tego Kennerspiel. Mówiliśmy o Concordii i Istambule. Istanbul wtedy zdobył Kennerspiel des Jahres i to znowu jest przykład tego, że dla Niemców to niekoniecznie chodzi o ciężkie euro, ciężkie gry. Istanbul też bardzo przyjemny, rodzinny tytuł, aczkolwiek faktycznie to jest taki kolejny kroczek planszówkowy, który się w swojej karierze, niektórzy go przeskakują i od razu wskakują na głęboką wodę, ale z reguły ten idziemy tak stopniowo i do takich gier przechodzimy. Druga nagroda, międzynarodowa nagroda graczy dla 7 cudów pojedynku i Mombasy. Tak, 7 cudów pojedynek, po prostu zmiata też wszystko, ale jest przyjemne, okej, okay, niech ma, niech już ma to. W Mombasy mieliście okazję zagrać, bo nie, ja jeszcze nie. Nie. Ale w pojedynek to zrobić. W pojedynek tak. Właśnie w pojedynek gram z Maciejem. Pamiętam Maciej, który pisze, że grał w In the Name of Odin, w Blood Rage. Oj, to chyba z nami. Tak mi się coś wydaje. W Descenta, także w Kemeta. A Kuba w Studium w Szmaragdzie. Kuba by mógł kiedyś wpaść i powiedzieć o Studium w Szmaragdzie, na przykład u nas na audycji. A czemu nie? Co my w ogóle, te wszystkie plany, które w ciągu 37 minut poczyniliśmy, to powinniśmy spisać. Gorzej, jak słuchacze spiszą i potem nas rozliczą. No a potem indeksik. i nie zaliczysz semestru. Miało być, a nie ma. Tak. No. Dobra, Łukasz, ale tak już naprawdę poważnie, bo już się rozgrzałeś, a jeszcze nie powiedziałeś przecież o czym? O Dominionie nic nie było. Ja czekam na audycję, kiedy sami zaczniecie o nim mówić. Właśnie zaczęłam. Bo to dobre. Bo to dobra gra jest. Tak, Dominion. Przyszła paczka z Dominionami. Tymi, które mi brakowało. Wreszcie, tak. Trochę oczekiwania było. Wielu graczy się niecierpliwiło, potem wielu dostało, potem jeszcze niektórzy czekali trochę, ale w końcu chyba mamy nadzieję, że wszyscy dostali. Ja akurat oczekiwałem na Złoty Wiek i przystań, których mi brakowało w kolekcji. Intrygę już miałem, także tego pudła nie zamawiałem. No i co powiedzieć, no dużo dobrego Dominiona. Wrócił na stół, jest systematycznie znowu ogrywany. Do tego pojawiło się, akurat miałem okazję w tej samej paczce rozpakować Dominion Empires, czyli 10. dodatek do Dominiona, którego kampania zacznie się w najbliższy piątek. Games Factory Publishing będzie chciało wydać go po polsku, ale czy wyda, to już zależy tak naprawdę od graczy. Jest już w sieci dostępna instrukcja, jest dostępna zapowiedź kampanii, jest dostępna recenzja na przystanku Planszówka. Trochę autoreklamy, to tak nietypowo zaczynam ten sezon audycji, nie? Bo tak zawsze z autoreklamą to on u nas problem był. Tylko się uśmiechasz, jesteś taki wypoczęty. No, tak. Boże. Dobry sezon będzie. No, ale jeżeli chodzi o Dominion Imperium, bo tak będzie się, mam nadzieję, nazywał po polsku ten dodatek, no takie wow, że naprawdę wydać 10. dodatek, mieć nadzieję, że gracze go kupią i jeszcze zrobić to dobrze. Czapki z głów. Pan Donald Vaccarino ma w sobie coś z tego geniuszu autorów gier planszowych. Znaczy dodatki do Dominiona są różne. Są dobre, bardzo dobre lub genialne. Ten nie ma złych. Nie ma złych. Nie ma złych, dokładnie. Ten zdecydowanie trafia na tą najwyższą półkę. Jeżeli ktoś szuka Dominiona dla zaawansowanych graczy Imperium, super. Ale nie zaczynajcie od niego przygody z Dominionem, bo faktycznie możliwości, które daje, mogą na początku przytłoczyć. Także wpadajcie na przystanek Planszówka, tam szczegóły dotyczące tego dodatku. Jak już jesteśmy przy fanatycznym uwielbianiu czegoś, to ja oczywiście muszę powiedzieć, że jest październik, a Dolina Kupców 2 wychodzi, także mam nadzieję, że 5 nowych talii mnie bardzo uszczęśliwi. I bobry dodatkowe. I bobry. Znowu będą różne ciekawe rzeczy i kolorowe przede wszystkim i ładne. I oczywiście, co jest najważniejsze, że gra jest ładna, nie? Wiadomo. No pewnie, no, że to jest ważne. Ale to będzie pewnie kolejna rzecz, o której wam opowiemy. Więc znowu dopisuję, a Lucrum wyda między innymi Dead Last i Yeti. Tak, zima w końcu się zbliża, więc Yeti musi Winter przyjść. Winter is coming.
ktoś kiedyś widział Yeti, ponoć. I to było ostatnie, co zrobił. Zdjęcia próbował robić też. A co z Wyrocznią? Z Wyrocznia kolejny tytuł Full Cup Games, Stefan Feld, czyli ciężkie euro się szykuje. Badacze głębin. I też podobno w październiku ma być. No właśnie, to ten sam autor, co Badacze głębin, ten sam autor, co Zamki Burgundii, które uwielbiam. Natomiast czym będzie Wyrocznia, no to musimy chyba wróżki na razie pytać, albo Full Cupsów, którzy wiem, że już prototyp grali. No bo gra będzie miała premierę na SN światową, z tego co pamiętam, a polską, jak dobrze pójdzie, jeszcze w październiku. Może natomiast przyjedzie. Tutaj na 100% tego nie możemy powiedzieć, ale jest duża szansa, że przyjedzie, tak jak mówisz. No i Full Cupsy wydadzą jeszcze, znaczy wydadzą, roześlą. Przynajmniej mamy taką nadzieję, że żaden statek nigdzie nie zaginie, czy tam żaden transport. Kolejną grę rolniczą, czyli Loyang, które też gdzieś tam jakiś czas temu recenzowaliśmy. Stary, no znowu Uwe Rosenberg właśnie. Stary tytuł, już kilka lat ma, ale bardzo solidny, przyjemny i znowu ładnie wykonany. Warzywka, zdrowa dieta. Ładnie nam się Full Cup rozwija, dobrze, dobrze. Proponujcie nam więcej takich ładnych gier. I jeszcze u nas ostatnio zawitał taki pan, co się Munchkin nazywa, edycja jubileuszowa. Zapada mi w pamięć ta Wielgachna Pała, co to było? Pała Kultury, Wielgachna Pała. W sumie to była duża tym zdjęciem. To w Warszawie to ten pałac? Pała Kultury. Broń jednoręczna, tak? Czy oburęczna jak Wielgachna? Wielgachna Pała, Boże. Pała Kultury to jednoręczna, ale jak dobrze sobie przypominam, trzeba było być po zmianie płci. No, różne rzeczy ciekawe trzeba było robić w tym Munchkinie. Munchkin taki jest. Forumowy troll nam wypełzł i takie inne rzeczy. Wiecie, że jeszcze w żadnego Munchkina nie grałem? No to będziesz miał okazję. Ja, wiecie co, niestety się obawiam, że przede mną spore wyzwanie z tą recenzją Munchkinową. Munchkin oczywiście musi też zawitać u nas na audycji, ale obawiam się, że to jest ten świat, który tak wciąga, że potem masz tych dodatków milion i ja na przykład bym pewnie te karty oglądała i patrzyła na te tłumaczenia i jeny, jak oni na to wpadli, żeby tak to pięknie zrobić. Łezka po prostu ze śmiechu zawsze leci jakaś i to już jest tak, że moje serce jest zdobyte takimi językowymi sprawami na kartach oczywiście. Munchkina możecie się też tutaj spodziewać, pały kultury, tak, i tych innych rzeczy. Edycja jubileuszowa przybyła, jak pewnie widzieliście też na filmiku na fanpage'u przystanku Planszówka. Tu jeszcze w naszym scenariuszu, że się tak pokuszę o fenomen ludzi czyszczących scheblowane deski etażerek. Mateusz, to musi być twoje? Tak, z etażerek z okurzonych pudeł, by uciłać odpowiednią ilość biletów NBP na wyjazd do SN na targi. To jakieś plany są? Plany. Po prostu ja i pewnie tutaj my uczestniczymy w pewnym takim bazarku planszówkowym, gdzie się różne kruki białe i niebiałe pojawiają i używane. I ostatnio zauważyłem taki ruch, że ludzie sprzedają i czyszczą nagminnie swoje półki po to, by uciłać ten bilet na zachód i udać się na te targi, które będą tam trwały od środy do niedzieli, czy od 12 października do 16 października, więc będzie się dużo działo i można zobaczyć to, co będzie jeszcze w Gdańsku. Więc już coś będzie można wcześniej, tak? Wcześniej. Jest takie spoilery trochę. Myślisz, że ich to boli, że muszą sprzedawać te gry? Wiesz, sprzedadzą tutaj jakieś stare nieużytki, co nie podeszły i tam będą nowe niemieckie. Jak wiele musisz sprzedać, żeby pojechać na targi do Essen? Oj tak, ale fajnie. No to jest taka jedna rzecz do odhaczenia. Również tak sobie napisałam w życiu, bo na Zagłębie pewno... Rury. Tak, do Zagłębia Rury. Do Krwawej Rury, jak to widziałem. Blood Rage'a. Blood Rage'a. I jeszcze, a tu nie wiem, czy to możemy mówić o takich rzeczach, jakieś herbatniki są tu w scenariuszu? Co ty, Mateusz, narobiłeś? Tak, ostatnio zasmakowały mi twojego autorstwa herbatniki z mascarpone i kajmakiem. Jest to bardzo higieniczny substytut chipsów podczas grania analogowego. Że tak, mogę to nazwać, gdyż paluchy się bardzo nie brudzą, a ładnie wchodzi i można zjeść tego bardzo dużo. Dobrze, myślę, że może tą pracę doktorancką napisać. Możesz podzielić się przepisem, nie jest bardzo skomplikowany. Bierzemy dwa herbatniki, wrzucamy ciepły kajmak na drugą stronę mascarpone, zbijamy to, kładamy do lodówki i tyle. I git. I nie brudzi palców i gier, no widzisz? A kajmak to jest coś, co się rusza, czy...? Taki no, mak, tylko że trochę... Wyjdźcie z tego Top Kitchen już tam...
cóż jeszcze działo się w planszówkowym świecie z takich ciekawostek, Łukasz? Może nam coś powiesz? Z ciekawostek? Między innymi Rebelatorium. Bardzo fajna inicjatywa związana z projektowaniem gier. Warsztaty dla osób, które chciały spróbować swoich sił w projektowaniu. Udali się oni na przystanek Alaska. Niestety jeszcze nie planszówka. Czyli takie miejsce gdzieś na bardziej na północy. Bardziej na północy od Bydgoszcza, na południe od Gdańska. No i przez weekend tworzyli gry w zespołach. Dwa z tych projektów ukażą się na Board Game Geeku w formie print and play. Wszystko to pod szyldem Rebela. Kilku prelegentów będą dostępne dla tych, którzy wsparli, bo można było albo jechać, albo wesprzeć inicjatywę po to, żeby dostać materiały z warsztatów. Niektórzy na pewno skorzystają z tego, żeby się mimo wszystko dokształcić gdzieś tam przez komputer. Sam oczekuję, sam jestem ciekaw, jak te warsztaty przebiegały. Bardzo fajna inicjatywa, mam nadzieję, że szybko zostanie powtórzona. Już wiem, że są przymiarki ku temu. Natomiast nie tylko dobrze się działo, działo się też niepokojąco. Czarnych Wieści, Fantasy Flight Games i Games Workshop rozwiedli się. Tak mówiąc, dzisiaj jakieś takie metafory tworzymy. Zakończyła się współpraca, to znaczy ona jeszcze trwa bodajże do końca lutego 2017 roku. Tak naprawdę czarne chmury zawisły nad serią Talizmana Magii Miecz. To ostatnio też gorąco było z tym po recenzji Łukiego. Tak, Łuki dość szczerą, krytyczną recenzję dał. No, Talizman Magii Miecz dla jednych klasyk, dla drugich Chińczyk na sterydach. Natomiast seria na pewno bardzo, bardzo prężnie rozwijana w Polsce, wydawana przez wydawnictwo Galaktę. No i tak naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej. Games Workshop zabiera prawa do tego tytułu, a także do tytułów uniwersum Warhammera. Wielka zagadka. Faktem Fantasy Flight Games ma także swoje inne linie wydawnicze, więc oni pewnie sobie spokojnie poradzą. Natomiast dla graczy o tyle niepokojące wieści, że nie wiedzą, czy ich ulubione tytuły będą dalej rozwijane. No ale były też bardziej pozytywne wydarzenia. Żeby dzisiaj tak bardzo z uśmiechem jesteśmy. Gratulujemy Krzysztofowi Pilchowi. To jest redaktor naczelny Board Timesa. Przeszedł do wydawnictwa, jest teraz osobą, która zajmuje się marketingiem w Games Factory Publishing. Chłopacy z Melanżownia TV, którzy też bardzo lubią Dominiona, zostali zatrudnieni jako Games Hunterzy. To wyhantują na pewno jakiegoś Dominiona. Oni przeszli do Lucrum Games, także można na portalu inpoland.pl przeczytać wywiad z jednym z nich, z Bartkiem Chlebickim. Bartek, który przestał pracować w zawodzie, który długo studiował z tego wywiadu, tak mi zapadło w pamięć. Z planszówkami już jestem 7 lat, czy ile, a studiowałem 5. Jakoś tak fajnie było powiedziane. W ogóle bardzo, bardzo sympatyczny wywiad. Bardzo polecam, żeby go wygooglać, bo też uważny czytelnik trochę takich niuansów wydawniczych tam znajdzie, których zazwyczaj się tak głośno nie mówi. Także gratulujemy. Gratulujemy wydawcom, że się otwierają na osoby, które faktycznie kawał serca wkładają w propagowanie planszówek. Więc mam nadzieję, że to się dalej będzie rozwijało, że uda im się przekuć tą swoją pasję na dobre gry wydane w Polsce. Niechaj to robią. A propos gratulowania, to jeszcze chyba Krystianowi Łukaszewskiemu się należą z klubu gier planszowych Taktyk, który został mistrzem Polski w sabotażystę. Dokładnie, i będzie reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. To z niego krasnal dobry, co? Szczwany. Dobrze kopie. Tyle złota. Dobrze kopie, no. Ciekawe, jak się zachowuje, jak tam mu lampę ktoś popsuje. Ma przygotowaną pewną kartę. Pewnie tak. Ja zawsze muszę się z tych kart wysprztykać, żeby się obronić. I ręka się kurczy. Z bydgoskich klimatów może tutaj zapodamy coś, co tak fajnie nazwałaś. Power Milk Gate. Pozdrawiamy Power Milka, naszego kolegę tutaj bydgoskiego recenzenta, który oficjalnie pożegnał się z portalem, wydawnictwem Portal. To też pokazuje takie pewne kulisy tego, co się dzieje w naszym środowisku, które się rozrasta bardzo mocno. A to czasem z kolei powoduje pewne spięcia, które powstają, czy to na bazie, na styku wydawnictw z recenzentami, czy z recenzentów z czytelnikami, albo recenzentów z recenzentami. Na szczęście tego jest mało.
Mam nadzieję, że mimo wszystko Power Milk nie obrazi się tak totalnie na Portal, bo Portal trochę dobrych gier wydaje. Natomiast to pokazuje też, jak wydawnictwa są obciążone także pracą. Liczba gier, które wychodzą w tym roku w Polsce, faktycznie powoduje przepracowanie niektórych osób. To trzeba zatrudniać ludzi do tego, oddelegować zadania. Musimy więcej planszówek kupować. Też można, żeby było na pensję dla na przykład speców od reklamy do wydawnictw. Ale a propos sytuacji takiej już w tym naszym środowisku, jeśli mogę tak powiedzieć, no to czasami wystarczy wejść na grupę facebookową Gry Planszowe, gdzie po prostu każdy recenzent jest rozliczany z tego, czy on jest rzetelny, czy on nie jest rzetelny, czy dlaczego on sprzedaje gry, które dostał do recenzji i tak dalej. I przecież tych problemów tam jest tak wiele. Mnie zawsze palce świerzbią, ale potem jak pomyślę, ile tych powiadomień będę dostawać i że cały dzień będę żyć tym, że ktoś mi odpowiada na komentarz. Faktycznie takie tematy odżywają co jakiś czas, nie? No i to jest takie, nie wiem, czasami pomyślałam o tym, że może warto zrobić o tym audycję, ale co z tego? No my wyrazimy swoją opinię, ale to dalej będzie. Zawsze znajdzie ktoś, komu nie będzie pasowało to, że ktoś dostaje grę za darmo, bo jak on może dostać grę za darmo? No jak? Albo napisze za krótką recenzję, albo napisze za długą recenzję. No i na pewno się podlizuje wydawnictwo, przecież to niemożliwe dostać do recenzji grę, którą faktycznie wiesz, że ma dużą szansę, żeby ci się spodobać, prawda? A jak kupił grę, to na pewno racjonalizuje wybór i też nie skrytykuje tej gry. Tak. Ciężkie jest życie recenzenta, tak, no. Ale jakoś dajemy radę. No ja na przykład daję radę tak, że nie patrzę na tą grupę w ogóle i na takie wątki akurat. Bo grupę to tak, bo czasami faktycznie bardzo interesujące recenzje tam można znaleźć. A czy są plusy też tego, bo widać, że na niektórych portalach tak przez lata ten poziom recenzji rośnie, także mamy nadzieję, że u nas też. Dajcie znać, jak nas odbiera. I cóż, Maciej nam jeszcze napisał, że nie tylko Warhammery umierają, że Dracula, Forbidden Stars. Sporo tego. No, trochę tego będzie, ale świat nie lubi pustki. No. Tutaj coś na pewno wejdzie na to miejsce. Że spokojnie, fani Lovecrafta już świętują to, że niedługo będzie Arkham Horror gra LCG. Tutaj nasz redakcyjny kolega Krzysztof, wiem, że wypatruje każdego newsa na ten temat po prostu z wypiekami na twarzy. Także coś na pewno się pojawi w to miejsce. Z drugiej strony już jest tyle gier wydawanych, że tak naprawdę większym problemem jest to ta selekcja, czego w co nie zagrać, niż w to, że zgadza nie będziemy się. Mieli w co zagrać. Nie? I co jeszcze, co chcemy tak naprawdę mieć, co kupić? Bo faktycznie wiele gier jeszcze rok temu wydawało się, że będziemy ciągle do nich wracać kupując je, a tak naprawdę jednak cały czas idą nowe i myślę, że też to mieszanie tych gier, ten ruch, wymiana, sprzedaż i tak dalej będzie też coraz bardziej lub też aktywna. Wiadomo, no, gry są bardziej wyciągane, jak najlepiej chodzą na więcej osób. No to też różnie, bo czasami mimo wszystko się siada gdzieś tam po pracy w dwie osoby. No Minion świetnie się sprawdza, w 2-4. Więcej nie. Kto nie to proponuje. Będzie dźwigał? Musisz mieć więcej ludzi do dźwigania do Miniona. No już się powoli miejsce w pudełku kończy, ale wygospodaruję taki drugi. Taki wózeczek. Czy my będziemy mówili słuchaczom, co za tydzień będzie? Czy tak chcecie gry planszowe. Już powiedzieliśmy. Tak, będą dwie. Już teraz będzie taki prawidłowy schemat, stary schemat, wracamy do utartych szlaków. Także będą dwie gry planszowe. Jedna z takich, która bardzo często gościła w wakacje, więc możecie się domyślać. Druga... Pewnie wielu mężczyzn to grało. No, nie zdradzajmy. Nie zdradzajmy. Ale drodzy słuchacze, jeżeli... Plan jest. Jakby co, to plan tak, jest. Tak, tyle co planów natworzyliśmy teraz. Drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście, żebyśmy o jakiejś grze powiedzieli na audycji, bo jesteście ciekawi, albo na przykład bardzo wam się podobała i też byście się chcieli w tym temacie poudzielać, to śmiało. Z nami się można kontaktować naprawdę... Na we wiele wszystkich sposobów. Rzeczach. Znaczy, gołębiem. Telefonów gołębiem. Nie podajemy na stronie, ale... No, ale jest też radiowy telefon, ale tak naprawdę Radio Uniwersytet najlepiej na fanpage'u, na przystanku planszówka na fanpage'u, można też na przystanek planszówka @gmail.com pisać. No, naprawdę. Tak. Jeszcze pager nam brakuje. Pager, jak Zordon. No, skoro już mówimy o kontakcie, no to jeszcze przypomnijmy, że nasza audycja jest nadawana na żywo, ale potem można pobrać ją w formie podcastu, można. Który będzie umieszczany, jak w ubiegłym roku zresztą, to też miało miejsce zarówno na stronie przystanek planszówka agatamusz.com
No, tam będzie przez tydzień, dwa do ściągnięcia. Tak, bo jeżeli korzystacie z urządzeń z nadgryzionym jabłuszkiem, to w iTunesie nas znajdziecie. Znajdziecie nas w Stitcherze, to dla tych, którzy z tych innych systemów korzystają. Tutaj zachęcam, żeby jeżeli lubicie nas słuchać, wystawcie ocenę. Jak nie lubicie, to też wystawcie. To jest ważny taki feedback dla nas, a zarazem pomaga nam dotrzeć do coraz to nowych osób. Na YouTubie można nas znaleźć z audycjami. Powstaje, jest w trakcie budowy tak naprawdę podstrona na stronie Radia Uniwersytet, gdzie też będą informacje o naszych audycjach i pewnie też w formie podcastu. A jeszcze jedna rzecz będzie się działa. Trafiamy do pasma powtórek. Tak, zaczynamy być trochę jak taka telenowela. W piątek o 21:30, jak macie ochotę, to w tym tygodniu zaplanowaliśmy pierwszy, najpierwsiejszy odcinek, że będzie można posłuchać. Tak, jak będziecie gdzieś akurat mieli czas w pracy, na, nie wiem, biegając, będzie można nas posłuchać tego, co było. Tak. Podczas biegania, ta pierwsza audycja to była, więc pewnie dyszymy bardziej niż wy podczas biegania, także musicie nam wybaczyć. Powoli się już zmywamy. Pasmo powtórkowe oczywiście rusza, więc o 21:30 audycja GTA powtórkowa. Zapraszamy do słuchania, a z nami słyszycie się za tydzień. Było nam naprawdę bardzo, bardzo miło do was wrócić i musimy iść już stąd. Na ten deszcz. Na ten deszcz. O Lordzie. Mówili dla was Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak i Agata Muszyńska. Do usłyszenia. Dziękujemy, że byliście z nami.